Hejka, witajcie. Witam się z Wami w czwartkowe południe w sumie, bo jest 12:30. Wstałam, trochę mi zajęło, żeby wyjść z łóżka. Zrobiłam sobie owsiankę na śniadanie i jestem teraz tutaj. Niedługo zabieram się za esej, który muszę dzisiaj skończyć. Przepraszam Was, że nie było filmu w zeszłym tygodniu. Po prostu mam teraz bardzo intensywny czas, szczególnie te okolice tygodnia piątego. Tutaj na uniwersytecie zawsze jest mówione, że to jest taki najcięższy okres i ogólnie wiele osób wtedy też trochę się zmaga z różnymi trudnościami też natury psychicznej, bo słyszałam, że to jest po prostu taki czas, kiedy, wiecie, jesteście dokładnie po środku tego czasu w ciągu trymestru. Zostało sporo tygodni do powrotu do domu, żeby to Was może jakoś tak motywowało, święta i tak dalej. Jest sporo właśnie nauki, bo jest właśnie środek i my dosłownie mieliśmy 4 eseje mieć zadane w zeszłym tygodniu do zrobienia. Na szczęście udało się jeden odwołać, żeby zostały tylko 3. Także teraz pracuję nad tym trzecim. Już później powinno być lepiej, ale mnie równocześnie nałożyło się to z wycieczką do Oxfordu, którą próbowałam nagrywać, ale niestety słabo mi to wyszło. Po prostu podczas wyjazdu skupiłam się bardziej na osobach, z którymi tam byłam, niż na tym, żeby coś takiego dla Was nagrać, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się wybiorę do Oxfordu i wtedy moim celem bardziej będzie właśnie nagranie takiego vloga. Dlaczego się w ogóle dzisiaj zdecydowałam nagrać takiego vloga? Jest to spowodowane tym, że mam dzisiaj próbę, pierwszą taką dużą, większą próbę do mojego przedstawienia, które jest wystawiane za tydzień, więc stwierdziłam, że to po prostu będzie ciekawa okazja, żeby Wam coś pokazać, więc będę i pisać esej dzisiaj, może mi się uda obejrzeć jakieś zaległe wykłady, bo mam ich trochę, chyba się zebrało już z 4 czy z 5, no ale cóż, tak bywa. Więc tak wygląda po prostu plan na dzisiaj. W ogóle jeszcze Wam opowiem, jaki jest temat tego eseju. Jest to esej z farmakologii i jest to w tym trymestrze przynajmniej mój ulubiony esej. I na razie też podoba mi się ten przedmiot. Mamy bardzo taką ekscentryczną, ale równocześnie fajną panią, która nas superwizjeruje. Tytuł eseju, który muszę napisać, to porównanie neurotransmiterów, neuroprzekaźników. Tak, to jest po polsku. Porównanie neuroprzekaźników, które są w współczulnym i przywspółczulnym układzie nerwowym. Że jestem sama zdziwiona, że pamiętam te słowa po polsku, bo normalnie mam z tym problem, ale ogólnie jest to bardzo, bardzo szeroki temat. Można o nim dużo pisać, a my mamy ograniczenie tylko 2 stron, więc pewnie dużą część dzisiejszego dnia zajmie mi skracanie tego eseju. W ten sposób się ten dzień zapowiada po prostu, więc będzie mi miło, jeśli będziecie mi w nim towarzyszyć. Słuchajcie, w końcu udało mi się nagrać, jak się relaksuję, więc tutaj możecie zobaczyć, jak spędzam moją przerwę w pisaniu eseju, a spędzam ją na oglądaniu Pantinki komentującej odcinek Top Model. Uwielbiam tę serię, bardzo lubię oglądać tego typu programy, to są zdecydowanie moje ulubione odmóżdżacze. Jak jestem w domu, to zawsze oglądam regularnie, ale niestety w Anglii nie mam dostępu do tego typu programów, w sensie polskich programów. Przynajmniej ostatnio jak patrzyłam, to po prostu pokazywało mi się, że nie są one dostępne w moim kraju. No więc niestety muszę tutaj, prawda, zadowolić się oglądając takie odcinki na YouTubie, więc w taki właśnie sposób spędzam moje przerwy w nauce. Siema, witajcie w kolejnym odcinku znanego i lubianego programu kulinarnego Dominika w kuchni. W tym odcinku przygotujemy tortille z tuńczykiem i jajkiem gotowanym na twardo i wcale nie musiałam przepisu na jajko gotowane na twardo przed chwilą szukać w internecie. A tak na serio to po prostu robię sobie obiad. Jest godzina 16, mam chyba pół godziny, żeby to zrobić. Mam mało rzeczy w lodówce, ale dużo w spiżarni, więc mam jajko, mam tuńczyka, kukurydzę, ser, tortille, majonez, cebulę i postaram się zrobić z tego coś, co będzie zjadliwe. Chyba mi wyszły moje tortille.
wrapy. Także może teraz szybko zjeść i zbieram się na próbę. Tutaj jestem już na próbie do przedstawienia, w którym gram. Ma ono tytuł Ostatnie dni Judasza Iskarioty i gram w nim m.in. Matkę Teresę, ale też Anioła Glorię i Świętego Tomasza. Jest to świetna zabawa i równocześnie fajne wyzwania aktorskie. A tutaj udaję, że coś robię. Nie no, tak na serio, to zapisuję sobie zmiany, które były w scenariuszu. Hej, wróciłam już z próby i zaraz wybieram się na naukę ze znajomymi. Po prostu będziemy sobie siedzieć w pokoju i uczyć się wszyscy razem. Także właśnie teraz jeszcze jestem w pokoju, szybko przepakowałam tylko plecak i zaraz tam wychodzę. Może mi się uda tam też coś nagrać. Hello, dziękuję. Oh, well done! Polish. Polish skills. Rishi is your turn. I don't know any Polish, but hello. Hi. Hey Poland, it's me. Welcome to my epic prank video. Today we're going to be pouring coffee all over Sarah. Stay tuned. Ten prankster to Rishi, także możecie mu napisać teraz coś miłego w komentarzu. Tutaj oglądam jeszcze zaległy wykład, ale już nie pamiętam z czego. Słuchajcie, jak wróciłam z mojej nauki ze znajomymi, to już była prawie północ, ale udało mi się być produktywną i przez te 3 godziny, przez które tam byłam, skończyłam mój esej, wysłałam go, także jestem dumna, że to już się udało zrobić i mam z głowy. No i bardzo fajnie mi się uczyło właśnie z moimi znajomymi tam. Jak wróciłam, to szybko sobie zrobiłam coś do jedzenia, bo od tego obiadu, od tych wrapów, które wam pokazywałam, nic nie jadłam praktycznie. Dobra, w sumie zjadłam jakąś tam przekąskę jeszcze, ale nie jadłam jeszcze kolacji, więc zrobiłam sobie szybkie tosty i jogurt i to właśnie zjadłam. Wrapy swoją drogą wyszły pyszne. No i jak wróciłam, to jeszcze puściłam sobie wykład zaległy z farmakologii, bo właśnie jutro mam superwizję, więc żeby to jeszcze nadrobić, bo jutro nie będę miała czasu kompletnie. Od 10 non-stop coś mam, nie będę miała nawet prawdopodobnie czasu, żeby sobie zrobić przerwy na jakieś jedzenie. Będę musiała w biegu coś szybko złapać, bo zaczynam od 2-godzinnych zajęć online na Zoom. Później od razu, potem mam 2 godziny próby, od razu z próby będę biegła na zajęcia praktyczne z farmakologii, które trwają aż 3 godziny i po tych zajęciach od razu mam superwizję z farmakologii, więc dopiero o 18 będę mogła wrócić do pokoju i trochę sobie odpocząć, więc tak wygląda plan na jutro. No więc to zrobiłam, trochę jeszcze posprzątałam lekko w pokoju, bo jutro pani Monika przychodzi, która tutaj jakby sprząta, więc chyba będzie odkurzać czy coś, więc nie chciałam, żeby był jakiś bałagan, więc to tylko właśnie posprzątałam i teraz jeszcze mam nadzieję, że mi się może uda jeszcze trochę tekstu powtórzyć przed jutrzejszą próbą. Idę spać, bo to był intensywny dzień, ale cieszę się, że mi w nim towarzyszyliście. Mam nadzieję, że fajny film mi się udało nagrać. Wiem, że tym razem nie pokazałam tak dużo Cambridge może, jakbym chciała, ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobał i dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam rodziców, a w szczególności mamę i tatę i do zobaczenia, pa pa!